Axel pyta, stosujesz oddechy Wima Hofa codziennie rano? Nie codziennie rano. Przykład. Dzisiaj robiłem je o 20:15. Wczoraj ich nie robiłem. Wczoraj i przedwczoraj robiłem je rano około 7:38, zanim mój dom wstał. Jordan pyta, co zawiera książka Wima? Możesz przytoczyć rozdziały? Jordan, wejdź sobie w osmpower.pl, jest spis treści w opisie produktu Wim Hof. Bartosz pyta, kiedy kolejne morsowanie z podobną grupką followersów? Nie wiem, to był spontan. Nie do końca kumam, jak to z tymi spotkaniami jest, czy można robić, czy nie można robić, więc profilaktycznie małe grupki nie. Ja wolę morsować w grupie 2 osób, 3 osób, jeśli było nas więcej, albo super. Kiedy? Może jakieś bilety za to wprowadzę, jak będzie miał sens biznesowy, to będziemy to robić. A zobaczymy. Agata pyta, czy codziennie robisz oddechy, czy wtedy, kiedy tego potrzebujesz? Ja próbowałam miesiąc dzień w dzień, ale potem straciłam regularność, pyta Agata Kołsut. No, słowo klucz regularność i długoterminowość. Czy robię to codziennie? Nie. Jeżeli widzę, że mam gorszą noc, albo bardziej wymagający dzień, albo potrzebuję tego boosta, to tak. Wim Hof, jak i Scott Carney rekomendują robienie tego codziennie. Więc jeżeli w 2021 roku zrobię na przykład 250 dni Wima Hofa, a nie 365, to będzie spoko. Natomiast nie sądzę, żebym spadł poniżej 200 dni z oddechami. Bo widzę, jak to u mnie działa, widzę benefity. Najgorzej jest zacząć jak ze wszystkim, kurna, z zaczęciem. Jak już zaczniesz, to już leci. Edyta Nales pyta, jak wyglądał twój pierwszy raz z morsowaniem? Pierwszy raz z moim morsowaniem był ponad rok temu, w lutym. I było to wejście do wodospadów przy Siece, taka mekka morsów w Polsce. Wszedłem do wody, w ogóle przyjdę z grupą, mówią, dobra, rozbieramy się, wchodzimy. Ale jak to rozbieramy się, wchodzimy? Co mam robić? No, rozbierz się i wchodzisz. No dobra, zdjąłem to ubranie, pamiętam, że bardzo wolno się rozbierałem. On już w wodzie siedzą, mówię, spoko, wchodzę do wody. Szedłem do wody po kolana i nie mogłem opanować trzęsących się kolan. To było tak ekstremalnie zimne. Grupa pomogła mi wejść trochę głębiej, ponad pas, i dalej nie wlazłem się. Tak trzepałem, tak mną trzepało, że to było niewiarygodne. Byłem zszokowany tym, jak ekstremalne zimno w tej wodzie było. Dowiedziałem się później, że to było morsowanie ekstremalne, bo płynąca woda, wodospady i ekstremalne zimno powoduje, że ta odczuwalność jest jeszcze większa. Czyli dzisiaj nasza woda w jeziorze miała między 2 a 3 stopnie, a ta woda była blisko zera, plus jeszcze płynęła. I to był poniedziałek. We wtorek wszedłem już ponad tutaj. I trzeciego dnia już szedłem normalnie po tą wysokość. I czwartego dnia wlazłem na Śnieżkę w koszulce z krótkim rękawem i shortach. Taki był mój początek morsowania. Urszula Sikorska pyta, a jeśli chodzi o morsowanie, jeśli przygotujesz się z innymi prysznicami i nie przeziębisz się po pierwszym wejściu do jeziora, tego ciut się obawiam. Nie znam nikogo, kto się przeziębił po morsowaniu. Naprawdę. I dużo odpowiedzi jest w tej książce, jak to działa, no bo ja nie jestem w stanie wam jedną odpowiedzią na webinarze skondensować całego tego czegoś. Wchodząc do zimnej wody na minutę, dwie, trzy, będąc z kimś w parze, nigdy samemu, nie może wam się nic stać. W sensie, organizm szykuje się do tego wejścia i głowa szykuje ciało tak, żeby to przetrwać. I teraz, cała sztuka polega na tym, żeby potrafić uspokoić te reakcje, Jezus Maria, umrę, uspokoić te reakcje. Bo jak je uspokoisz, to energia, którą twoje ciało wykorzystywało wcześniej na Jezus Maria, umrę, pomocy, jest wykorzystywana na ogrzewanie twojego ciała. I to jest tak, że wchodzisz do wody, czujesz uderzenie tego zimna, umysłem, oddychaniem uspokajasz wszystko i czujesz spokój. Czyli celem na pierwsze wejście jest wejść do wody, potąd, i poczuć ten spokój. Przy pierwszym wejściu pewnie będzie to trwało z 1,5 minuty, może minutę. Im więcej razy wchodzisz, tym ten spokój pojawia się szybciej. Daspen, jak z morsowaniem dzieci, czy można próbować z 7-letnim synem? Nie mam tej wiedzy, nie wypowiadam się, nie wiem, widziałem ludzi, którzy morsują z dzieciakami, ale sam tego nie robiłem, więc nie wiem. I też się tym jeszcze nie interesuję, bo moja oliwka jest za mała, przynajmniej przez jeszcze rok.
Ale czy wejdę z nią wody za rok? Do zimnej? Za rok? Chyba spróbuję. Urszula Lach pyta, czy na zwiększenie energii to tylko morsowanie? Nie tylko. Mi pomaga właściwy partner, czyli Kamila Kruk. Najlepsza kobieta na świecie, najlepszy wspólnik i najlepsza żona. Według moich potrzeb i moich potrzeb, naszych potrzeb, naszego tego miksu, kiedy stworzyliśmy sobie WSM Power. Właściwi ludzie, robienie tego, co lubisz, eksperymentowanie. Duża liczba eksperymentów w zakresie biznesu, marketingu daje ci swobodę w tym wszystkim, co się teraz dzieje i jak sobie to poukładać. Pieniądze dają również energię, bo nie martwisz się tym, jak wstajesz rano, za co zapłacisz rachunki, bo je masz opłacone. Więc taki miks. Ewa Chladun. Ze względu na lockdown zaczęłam moją przygodę ze zimnymi kąpielami, ale w wannie codziennie rano już od kilku dni. Czy twoim zdaniem jest to porównywalne? Woda poniżej 15 stopni. Wiesz, cytuję teraz tutaj Wima Hofa. Już robi robotę. Woda to woda. Jest trochę inny klimat, jak sobie idziesz do jeziora, bo jest przyroda, las, zwierzęta, wszystko. To jest fajne. No ale jak nie masz, to robisz, co możesz robić. Więc szacun za wannę. Wiecie co, gdyby nie lockdown i te inne rzeczy, to byśmy zrobili bicie rekordu Guinnessa w ilości morsujących osób trzymających książkę. Taki mam pomysł, ale to chwilowo się chyba nie zadzieje, ale kto wie, kto wie, kto wie. Edyta, które książki polecasz jako naj do odkrycia swojej życiowej misji? Książki Pressfielda, do roboty na przykład, książka, oraz książkę Kamili Kruk, Kim jesteś? Najmocniej książkę Kamili Kruk, Kim jesteś, bo jest to książka z ćwiczeniami, więc tam nie czytasz, tylko robisz. Te dwie, dwóch autorów, Kamila Kruk i Steven Pressfield. Tomasz Ziebura pyta, jak znajdujesz motywację do rzeczy, których nie masz kompletnie ochoty robić? Pierwsze pytanie, czy te rzeczy na pewno muszą być zrobione? Drugie pytanie, czy mam kogoś, komu mogę te rzeczy wydelegować? Jeżeli je muszę robić, nie mam komu wydelegować, to je po prostu robię. I na tym polega bycie dorosłym. I robisz rzeczy, to trzeba zrobić. Czy mi chce się wynosić śmieci? No nie, ale wolę wynieść je zanim będą mi śmierdziały i same wyjdą. Czy znam przez ludzi, którzy mają problem z wystawianiem faktur, że jak ja nie lubię wystawiać faktur i nie szukają sobie kogoś, komu mogą to wydelegować i jednocześnie robią projekt, nie mają tej osoby do faktur, tej faktury nie wystawiają, przez to ich biznes słabo przędzie. Nie mają już klientów kilkadziesiąt tysięcy albo kilkaset tysięcy nawet niewierzytelności, bo faktury nie wystawili jeszcze, ale no nie lubią tego robić. I czegoś nie lubisz robić, to pytanie, czy możesz to wyeliminować? Czy możesz kogoś tego zatrudnić, aby ktoś to dla ciebie robił? Jak już zostaje to dla ciebie na końcu, no to znaczy, że trzeba to zrobić. Na tym polega bycie dorosłym. W mojej ocenie.